Faktycznie, polski Commonwealth zrobił odsiecz wiedeńską dla Węgrów i zajął Wiedeń Austriakom, także widzę, że Dmowski nie próżnuje, Dmowski Imperium Rzeczpospolitej wskrzesi, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście jestem upadłym szpiegiem Kajzera, na powrót staliśmy się bawełnianym zajączkiem, łapek górę, soczysty komentarz, oczywiście Kajzerka kochana. I zanim przejdziemy do kolejnego Talenkriegu i kolejnego potencjalnego kociołka, bo zając już swoim chytrym, chciwym wzrokiem oczywiście widzi ten kocioł, i to co zrobimy, bo teraz chodzi o to, żeby jak najwięcej wyszarpać tych syndykalistów, zanim PSA się tam wbije, albo zbejtować chociaż w sumie, ej, nie, dobra, szarpiemy ile się da syndykalistów, a potem tu cyk, 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 wbijamy i odcinamy PSA, żeby, znaczy dzielimy zająca na niedźwiedziu, ale chodzi o to, żeby, wiecie, no, bo przez te góry, Boże, puszowanie przez te góry będzie tak smutne. Przede wszystkim wrzucisz mi, może być to, po drugie, ja pójdę w to, 480 dni, ale wykorzystamy z tego 100% boosta, żeby mieć kolejnego meda. Bo nie chcę marnować tego boosta na artylerię, nie? No bo tam było chyba na 38 dni, coś takiego nam spadło wtedy arta z tym boostem. Więc to niech się zacznie badać. Jak się kończy, skończy tylko slocik, wchodzimy z... Tu się doktrynka skończy badać, badamy artę samobieżną. Żeby, o kurwa. Heavy Armored Division. Si, senior, yes, yes, yes. To Talenkrieg. Tu mam jakąś templatkę i tą templatkę wykorzystamy. Bo ta templatka wydaje się spoko, tylko porzucasz mi wszystkie pierdzielniczki. Wrzucisz oczywiście meda. Ile tam organizacji? 27. Mamy dużo expa armii, więc możemy zmontować fajną dywizję. Armored car... 27. Nie, no, nie, ma, nie, nie wiem, czy jest sens dawanie, czekajcie. Armored cary, czy te... Czy te armored cary są... Gówniane te armored cary, spierdzielaj! Medy. Medy. Medy, coś takiego. I teraz mi dotęgujesz ciężarówkami. Ciężarówkiem, ciężarówkiem. 36 organizacji. Wrzucisz meda. Wrzucisz meda. Wrzucisz ciężarówek, wrzucisz... Jeden tak wrzucisz, a to możesz zmienić, no. Wrzucisz tak. I potem te lighty wy... O kurwa, ty przesadziłem. Potem te lighty zamienimy na... Na artę samobieżną, żeby soft attack pobustować. Ile to ma? 30 organizacji. Wypierdziel jednego tego na razie, bo i tak nasz przemysł zdechnie. I coś takiego zrobimy. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś Armored Division, tak? Ty nie będziesz Armored Division, ty będziesz dotyczek Patona. Okej. Okay. Będziesz dotyczek Patona i na razie... Kurwa, ja nie zapisałem nazwy. Powiedzmy, że na razie z 3 dywizje zaczniesz mi machać i potrzebujemy oczywiście medium tanka. No i teraz zacznie się zabawa. Potrzebujemy 750 na te 3 dywizje. Dlatego teraz nasz przemysł przestawiamy na tak. O, super, zarąbiście. Nasz przemysł umiera. Super, podoba mi się to. Wrzuć tak, proszę ja ciebie, tu mi wrzucisz gumcie, umcie. Tak, no i myślę, że jest spoko. Ciężarówków trochę narobiliśmy, mamy te fajne buściki pod ciężarówki i pod dywizję pancerną. Co prawda hard attack spada, ale do hard attack to jest do przebijania czołgów dywizji pancernych, a wiecie jak boty umieją robić dywizję pancerną, jak ją wykorzystają. Dobra, trzymaj rozgrywkę, lecimy z Talenkriegiem, bo znowu powiecie, on zając przegadał... Cały odcinek, minuta kuła 67, skończył pierdzielić głupoty. Szok i niedowierzanie. Czy tu nasze dywizje wyparowały? Bo ostatnio szpieg syndykalistyczny tu siedział i on dziwne rzeczy robił. To chyba nam dywizje wyparowały, nie? A, wy w ogóle nie wiecie, że macie walczyć. No to cyk, zapraszam na linię frontu. Dziękuję, zapraszam. Tu możemy kolejne 6 dywizji zrespić. Hehehe, podoba mi się to. Damn! Czemu wy skończyliście tą wojnę? Przecież wy jeszcze walczycie. Jak wy zaanektowaliście Galicję i Głodomerię? Jak to jeszcze nawet Austria jest. What? To chyba z eventu im spisowało. A bo wy wyszliście z tej wojny. Zostawiliście Węgrów. Kosztem Galicji i Głodomerii wzięli... Znaczy w sumie Krakowa, Stanisławowa i Lemberga, w sensie Lwowa. Ty, Bebiko się napiął. Ale wykorzystał moment. O kurwa, Italo Balbo. Współczuję. Współczuję, panie. Jeszcze, czemu ty jeszcze walczysz z tymi?
Czemu on jeszcze walczy z Austriakami? Chłop robi to talent, Krieg. Ale Bebiko tam na chama wbił. Podoba mi się Bebiko. A dawajcie cylinder Bebikowi, bandyty, a nie! Co wy myślicie, że nikt nie zauważy, że mu cylinder zabraliście? City of Budapest, a new chapter Habsburg, monarchy as their forces have been defeated by the Belgrade Pact. Jeszcze Serbowie spisowali. Ty, to teraz Węgrzy sami się tłuką. Boże, wszyscy Węgrów zostawiają. Serbian Republic. Chorwację zajmali mnie. Się wydaje. Nie wiem, czy teraz Węgrzy to udźwigną. Wszystko. Jeszcze Polacy Wiedeń odpuścili. No tak trochę niefajnie zachował się Dmowski. Bardzo niefajnie. Bardzo, bardzo niefajnie. Dobra, czy my możemy tutaj rozpocząć jakieś drobne pusze? Ale gówniane dywizje. Dobra, no weź to rzuć wszystko. Ja bym to w ogóle poszerzył, tylko wyrzuć tego ciężarówka. Zajmijcie się tym. O, gdzie nasze samoloty latają? Nasze samoloty latają nie tu, gdzie trzeba. Daj tych panów. Tu jest fajne lotnisko, latajcie tu. To jesteście wy. Tu jest fajne lotnisko, latajcie tu. A wy macie jebutny zasięg, latajcie tu. Teraz skupiamy się na tym, żeby domknąć się do Frankfurtu. Chilijska, francuska dywizja. Domknąć się do Frankfurtu. Order przywrócony w Delmarva. Nie wiem, gdzie jest Delmarva. Spoko. Żeby tu, no widzicie, to jest kilka prowincji, znowu coś odcinamy i przede wszystkim stal odzyskamy, bo tu nie ma co puszować na siłę. Zaraz my tu sobie spokojnie Silver Support, jak najbardziej. Tak nie mamy w sumie co robić z tymi, z Political Powerem. Manpower zawsze w darmowy, spoko, no i 1500 karabinów jak najbardziej przyjmę z chęcią. O, nasze bombowce lecą. Shalom, towarzysze. Ale dobrze, o kurwa, ty. Bo co to ogarnął? Nie, no nie ogarnie tego, nie oszukujmy się. Trochę Pacific States nas zaczyna puszować, ale to dobrze, niech on tutaj sobie wchodzi. Im głębiej wejdzie, tym większe kociołki mu zrobimy, także spoko, niech on tutaj sobie wbija się. To i tak mamy gównianą milicję. Nie, my tyle czasu, jest 38. O, ty, przebiliście się? Kurwa, zagadałem się. Zrób tak, zrób tak. Powinno być cacy. A tak, pira ze drzwi cacy. O, zając dzban ameba. Zróbcie tak, tu jedną dywizję zostaw. Was daj wszystkich tu, powiedzmy. Coś ten desy. Halo, mieliście puszować! Dzbany, atakować! Ja, totalnie! Ja! Tak, puszować dalej, dobrze. A wy tu musicie się wytrzymać, utrzymać, wy wiecie, you understand me. Wrzuć tu jeszcze jedną dywizję. To Louisville musi się utrzymać, to jest mega... Kim ty kurwa jesteś? Ohio Militia. Skąd tu się wziął? O, Detroit. O Jezus, po tym Detroit Become Human, no będę inaczej patrzył na to Detroit i na swój telefon androidowy. Elastic Defense jest. I tu moglibyśmy dalej robić doktrynkę. Wybierzemy oczywiście Blitzkrieg, no bo czołgi. I nie trzeba nic więcej, ale ja bym chciał na razie zrobić sobie artę samobieżną. Go, cyk. A, bo się dywizje zrespiły z tego, dobra. Już wiem, skąd się wzięła ta dywizja, ale czemu ty na plecach się pojawiłeś? Spoko. Dej tu, dej tu. A ty robisz zadymesy na plecach. Ty. Czekaj, czekaj, bo to jest pierdzielnik totalny. Przede wszystkim daj kolejne trzy dywizje. Po drugie, ty go skontruj. Tu się wlewacie jak ulańce. Tu i lecicie tędy, cyk, cyk, cyk. Ta milicja leci tu, cyk, 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 żeby bandyta nic nie mógł zrobić. A ty sobie idziesz, zwiedzasz świat. Boso przez świat, cyk, lecisz na pełnej. A wy tu musicie się utrzymać, utrzymać się musicie, kurwa, stójcie, stałeś bandyto, ani kroku wstecz. Trzymać Louisville, idzie na, idą nasi, patrz jak kurwa nasi idą. Patrz jak oni idą, naprzód, uderzać. Boże, coś polskie, przez tak liczne wieki. Dobrze, Kolumbus padło, naprzód. Naprzód. Dobrze, puszować. Tu, cyk, Jezus, jak my się wlewamy. Ale to będzie prosto do Chicago, prosto do Chicago. Jeszcze z tej strony nigdy Chicago nie zdobywałem. Szybko, bo nasza dywizja będzie odcięta. No tak, to mi daliście radę, okej, okay, spoko. Ja jestem ciężarówkiem w jednym kierunku. Tu musicie się panowie przebić. Dobra, weszło wsparcie, może się utrzymacie. W ogóle to dobrze, jakbyśmy pod Indianapolis to domknęli. Bo to sporo dywizji jest, musimy trochę bardziej na północ odbić. Ale spoko, bo z tej strony też lecą dywizje. Wiem, że on się wycofywał, ale nie chcę dać mu się wycofać. Okej, okay, nice. Leć od razu tutaj. Od razu tu. Więcej dywizji z tej strony. W sumie więcej dywizji tu wrzuć. Wrzuć ten deseń. Sobie jedź tędy. Tu ciężarówek się rozpędza. Jezus, on się rozpędza! Ciężarówek wrzucił dwójkę. Jezus, co się stanie, jak on trójkę wrzuci? Masakra. A gdzie panowie uciekają? Gdzie panowie uciekają? Siedzieć na pupci. Siedzieć, jak Bozia przekazała. Okej, okay, dzień dobry.
Chcielibyście porozmawiać o Talenkrigu? O tu Talenkrigu? Zawsze. Okej, okay, cyk. Okej, okay, cyk. Jedzie ciężarówek. Je. O kurwa, ty, o fuck. Zawracamy, wsteczny. Tam się nie przebijemy, nie ma szans. Szkoda ciężarówka. Okej. Okay. Tak dużo zrobił. Okej, okay, dobra. Indianapolis, teraz tędy, cyk. Ja tu wyczuwam. Wiecie? Zanosi się na kociołek. Dawaj tędy, cyk. Dawaj, cyk. Znowu jakieś dywizje? Jezus. Porąbane to jest. Dawaj, cyk. Znowu coś wyzwoliliśmy. O, trzyk, Indiana, kolejna dywizja. Super, witam, pozdrawiam. Gdzie jesteś, pan Patonie? Jep, coś takiego. Okej, okay, bo nie ma sensu tutaj stać. Nie wiadomo po co, na co. O, wy się przebiliście. Tak. Trzymaj. Kurde, wy się wycofujecie. Wrzuć te dwie dywizje tu. Okej. Okay. Cię przebijando. Odpuść na razie, wrzuć tej strony, żeby nie dostali. Expand Air Corps Tactical School. Dobrze. A, my do tego chcieliśmy się dostać. Dobra, to na razie to rób. Okej. Okay. Kurde, bo nie mamy na razie jak domknąć tego kotła. Potrzebuję większej koncentracji dywizji, bo tu jest sporo mimo wszystko przeciwnik ma. I na siłę to pchać będzie ciężko. Jak ty to wrzucisz, możesz tu spróbować. Że no właśnie, bo oni nas tu wszędzie trzymają i to jest trochę problematyczne. Ciutkę z dziebka. Dawaj tędy się przebijaj. Dobra, no jeżeli on tutaj się fokusuje, no właśnie, kurde, Louisville padło, najgorzej. No dobra, to nie jest problem, bo i tak go docelowo kociołek ma być tutaj. Docelowo kociołek ma być z tej strony. Dobra, doszło wsparcie, cyk. Okej. Okay. To musimy przebić. No jest, doszło wsparcie, najgorzej. Tu znowu idzie wsparcie, najgorzej. Ja potrzebuję więcej dywizji, przebijaj się. Poszerzymy, to może nam odpuszczą. Jak nie, to przynajmniej północ zdobędziemy, bo z tej strony właśnie, bo tu jest jeszcze cieśnina i można górą przejść. Czysta taka sprawa. Jak to PSA tam się bawi? No trochę nas puszują, spoko, ale na razie jest dobrze, na razie jest good, good. Skupiamy się na jednym froncie. Czy ja jestem w stanie wystawić jakąś dywizję? Nie no, ja szukujmy się, po co nam dywizję, jak można milicję dotrzaskać. Blitzkrieg, ja. Możemy wydać, mamy tyle expa armii, panowie, że możemy wydawać. Właśnie, ty. Zając jest z banym amebą. Czy ja chcę M3 je upgrade'ować? A za rok wprowadzimy nowy model, ale w ciągu roku nie, no opłaca się. Jak nam się ten marnuje, zapomniałem o tych upgrade'ach. Na pewno Reliability, bo tam nam spadało. Armor możesz dać jeden, no i main gain. Armor możesz jeszcze raz rzucić, jeszcze raz tak i tak. Kurde, braknie. Ja mam Reliability plus 12, zrób tak. Plus, o kurwa, nie, no to zrób tak. Wypierdziel armor, bot i tak nie ogarnie. Dzisiaj i tak ganiamy syndykalistycznych tych wataszków. Trochę nam wydajność spadnie. M3 Li A1 z 2 na 11, z na 1,94. No dobra, nadrobią to. Nadrobią to. A w ogóle oni mają coś pięknego, co to mnie tak urzekło. War syndykalizm, syndykalizm wojenny. To jest taki piękny duch narodowy. Jest tak piękny. O Jezus, pracowałbym w fabryczce. Jak ich przestanę atakować. Okej, okay, oni wchodzą w głąb, okej, okay, ale też się wycofują. Ty, czekaj, czy ty tu zostawisz dwie dywizje tylko? Czy cię porąbało? O, i wy tu puszujecie. Okej, okay, przypuść jeszcze raz. Czy mi się znowu dywizje pojawiły właśnie? Wróć tu, coś nowego? Nope, nie ma nowych dywizji. Happen, zbywam. Leć dalej, tą górską zostaw, niech odpoczywa sobie. Okej. Okay. Dobra, to inaczej zrobimy, bo jednak takie puszowanie jest zbyt kosztowne. Skupimy się tylko na tym kotle. Na razie odpuścimy te kurwa! Głupie jeziora. Skupimy się na tym kotle! Dziękuję! Dziękuję! Muszę trzy razy wam linię rysować. Daj tą kawalerię, tą piechotę, chodźcie tu, cyk, 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 nice, 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 nice. Wy musicie ich cały czas trzymać, cały czas musicie ich trzymać. Nie dlatego, że chcemy się przebijać, tylko żeby nie przemieszczali dywizji, jeżeli mogą je wycofywać.
A tu widzę, że chłop sam. O kurwa, i tu mi bandytorzy są, no i to jest problem. Wróć tego. Okej. Okay. Jezus, jakbym miał dobrą dywizję pancerną, to oni by tutaj tak fruwali i latali tymi swoimi śmiesznymi milicjantami. O Jezus. 93, jakiś buścik da. O tak, atakowasz totalny klik jeszcze tam jakiś te. To jest do obrony, nie? Ta defensywa. Rób nowe karabiny Colty, bo to jest w sumie już sierpień, 44 dywizje. No, towarzysze, może, a ciśnij. O kurwa, głupie jeziora, no, sabotują. Jeziora sabotują. Okej. 79, ktoś coś dosyła, nikt nie dosyła, dobrze, ciśnij Hans. Jeszcze jedną dywizję doszli. Tego ciężarówka zostaw, on tu się nie przyda. O, wycofuje się dywizja, tu nic nie wrzucają. Teraz wszyscy patrzą się tylko na tą jedną prowincję. Jeżeli znowu zrobimy kocioł. O tak. Kurwa, nie tu, tu. O tak. O! Zostaw Ohio Militia. O! O tak, jak mi do... O Jezus, kociołeczku, witam. Dobrze wyczuwałem kociołek. Zanosiło się na kociołek i cyk, mamy kociołek. Dobrze. A więc, no... Poświęciliśmy marsz na Detroit i Chicago, żeby z tego zrobić kociołek, no i zlikwidować kolejne syndykalistyczne szumowiny. Także teraz poczekamy, damy mi chwilę, niech oni się zastanowią. O, tu są wszyscy ochotnicy tego świata. O, dzień dobry, witam. Wam jeszcze brak zaopatrzenia oczywiście nie wchodzi. Także poczekamy sobie i zaraz odbierzemy. O, czwarta wojna bałkańska. Okej. Czyli wy teraz walczycie z Bułgarią, która spisowała z Ottomanem, który walczy z tymi... Jezus, co to za rozpidzie? Czemu jest tylko 57 napięcia światowego, no? Ale przecież tu wszędzie się wszystko napierdziela, tylko w Afryce nie walczą, bo nie ma Geringa. Możecie zacząć coś robić? Bo wszyscy czekają tylko na was. Okej. Nie puszujemy na razie, czekamy aż wejdą... Znaczy nie likwidujemy tego kotła, czekamy aż wejdą im braki zaopatrzenia. Myślę, że ten kocioł... Kurde, dobra, czekajcie, zanim pojedziemy sobie stąd, bo chcę zabrać tą armię i puszować dalej. Weź trochę to poszerz, żeby przypadkiem nie wyciągnęli stąd tych dywizji. No puszuj tą jedną prowincję do rzeki. Szkoda, że tego Louisville nie utrzymaliśmy, ale no niewielka strata. Dobra, wy to odpuszowaliście, teraz tak, dasz mi tą armię. Ja bym chciał, żebyście sfokusowali się tylko na Detroit. Bo wszy tylko na Chicago. Coś ten deseń, o. Cyk, tędy. Coś nowego, co my robimy nowego? Polot nowy? Okay, jakiś Banshee robimy, spoko. Chyba z celu dostaliśmy na to. O, i widzicie, już wydajność skoczyła na górę. No i nice. 200 karabinów dziennie. Kuba, 200 dziennie to kuba syndykalistów na sekundę umiera. Milion 200, okej. Okay. I tak, a naszych już pół miliona zginęło. Już nie przelewki. Głównie bawełnianej milicji, ale i tak sporo. Okej. Okay. Chyba nie mogę dawać to Detroit. Okej. Okay. Chodźcie tędy. A Kaiser tu przyleciał. Witam. Co, na pełnej lecimy po prostu? Go. Dzień dobry, witam. Oni próbują stąd uciec? Nie, siedzą sobie. Poczekamy, zgłodnieją, pomyślimy. A tu na spokojnie możemy się cofać. No tu co, trochę ropy najwyżej stracimy, tu aluminium. A, my już traciliśmy to aluminium. No i tego nie możemy stracić. Tu przemysłu raczej za bardzo. O kurwa, to jest sporo przemysłu. Jak my stoimy? Co? 8 tylko? What? Ja takiego straciłem. Tu trochę straciliśmy i tu trochę straciliśmy. Czemu mi nagle zrobiło się... A, bo ja zacząłem kupować surowce więcej. No tak dużo nie kupuję, to jest... Ile, czekajcie, ile my na handel zużywamy? 13 aż. Ile tu jest surowców? 50, 25. Zrób tak. Niewiele nam to dało. Kurde, nie wiem, czy było warto. Nie było warto, ale dobra. Tak, okej, okay, wy się tu przebijacie, przebijacie się. Chodź tędy, przeatakuj. W sumie resztę dywizji wrzuć tutaj. O, cyk. No, jesteśmy blisko Chicago. Ile wy macie do kapitulacji? Czy zdobędziemy Detroit? Widzę, że nie zdobędziemy, bo tam jakieś francuskie czołgi. Dobra, jest arta samobieżna. Of track. Spokojnie. Wrzuć mi to, bo będziemy nowe samochody robić. Art samobieżnej na razie nie wrzucamy. Spokojnie, na to jeszcze przyjdzie czas.
Na razie niech się zbada. A no tu musicie się przebić, po prostu musimy na siłę się przebić. Jak tam już, czekajcie, poślimy jedną dywizję, wchodzą atryszyn. Wchodzi atryszyn powoli. Ale poczekajcie, niech jeszcze posiedzą, niech jeszcze pogłodnieją troszeczkę. Zaraz są w pułapce, nie uciekną. My natomiast idziemy na Chicago. Chodź tędy, cyk. Ty gówniane dywizje wrzuć tu, jedną zostaw, a drugą pomóż z tej strony, cyk. Zarąbiście. O Jezus, ale naszych samolotów spadło, zestrzelić to czerwone gówno. Tu. Dziękuję. Wy się przepuszczowaliście, to lecicie dalej. O, nice, no i cyk. I rozpoczyna się bitwa o Chicago. Dzień dobry. Dzień dobry, czy chcielibyście porozmawiać o naszym wielkim przywódcu zwanym Hugh Longu? Dawaj tędy, cyk. Tu cyk, skontruj. Madara skapitulował. Spoko, gdzieś w Indiach jest. Daj połowę tu, wylećcie tędy, jedną zostaw, ok, nice. Południowa Afryka, Civil War, symulator wojny domowej, jeżeli ktoś nie wie czym jest Kaiserreich, przypominam. Tego Detroit nie zdobyliście. Ile to Detroit ma? 20, no właśnie, upadek Chicago! Total Encryk, syndykalistyczna forteca upadła, dobrze. Ty, dalej się trzymają bandyty, kurde. No dobrze. A więc przechodzimy do kolejnej części, czyli tak zwanego czyszczenia zaplecza. Okej. Wiem, że tam jest mało dywizji i słabo im idzie ten push, ale spokojnie chodzi o to, żeby po prostu zmęczyć przeciwnika. Zmęczyć, zagłodzić i mu zaraz przejdzie. Okej, tu lecisz, szalony ciężarówek niech się rozpędzi. Lecicie go. Wbijaj się tędy. Chodźcie tu. Ciebie z tej strony przerzucimy. No i to Detroit. Ajajajajajaj. Kurde, samą milicją będzie ciężko, bo to są te góry. Ale spokojnie. Upadek amerykańskich syndykalistów. Ale spoko, jeszcze nie skapitulowali. Dawaj szalonego ciężarówka. Porozjeżdżaj się tutaj. Kawalerią wjedź tu. Chodzi o to teraz, żeby jak najwięcej prowincji zająć przed PSA, nie? Tak, bo oni też z tej strony puszują. O! Kurde, nie było likwidacji. Upadek Detroit. A jednak zdobyliśmy Detroit. No i zarąbiście. Androidy wygrały. Hop, tu co to jest? Jakiś miotacz ognia? Szygon, tu co to jest? Okej. No droga do Michigan jest otwarta, no tak średnio bym powiedział. Skapitulowali. Chyba 3 razy więcej punkciorów. Dobra, ale spisujmy to normalnie, żeby nie było przypału, że mi gdzieś na plecach wyskoczy PSA. Bo zabiorą prowincję jak to bot. Zabierz tu wszystko po kolei. Kajon sobie to zabiera. A, bo my tego, federalistów pisowaliśmy. O, jak się rzucił? Jak się rzucił? Oddawaj prowincję, bandyto. Ten turn Dony skończony. No dobrze, i zostaliśmy jeden na jednego. Niespodziewanie final bossem jest Pacific States of America. Myślałem, serio, myślałem, że będzie MacArthur, że MacArthur sobie na spokojnie poradzi z Pacific States, ja popuszuję troszeczkę tych, znaczy ogarnę sobie to, a potem popuszuję syndykalistów i my będziemy mieli mniej więcej coś takiego, przypuszczałem, a z tej strony będzie MacArthur. Niestety wygrali pacyfiści, co jest problemem w tym, że no, trzeba się przez te góry przebić. Także co, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jak widzicie, syndykalizm działa, komunizm działa, socjalizm działa, udało się, towarzysze, bracia, siostry, no nie udało się. Tak. Kurde, no i co, ja teraz dywizję pancerną, trzeba ich zbejtować i tu jakoś kocioł zrobić, ale żeby zrobić kocioł, to trzeba będzie do Kanady się dopchać, chyba że z tej strony zrobić z dwóch. Uwa, ile wy macie dywizji? 63-93, oni pewnie też respili dywizję zajmując te prowincje. Z milicja im się pojawiła. No właśnie, my teraz też tego wszystko mamy o kolejne 8. Dobra, coś wymyślimy, no bo nie widzi mi się puszowanie tych gór. Nie da się mi dywizjami pancernymi, które miały być przygotowane na MacArthura i syndykalistów. Także co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Łapek górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro. Cześć, trzymajcie się, na razie.